Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam was serdecznie na kanale Mistrz Akumulator. Pytanie, które pada często, czy AGM, czy też akumulator wykonany w technologii AGM, można naładować zwykłym prostownikiem. Postanowiłem to sprawdzić, czy można, czy da się naładować i jakie będą potencjalnie, jakie będą tego konsekwencje. Pokażę Wam coś w tym odcinku, a na samym końcu powiem, co o tym myślę. Zapraszam. Dobra, jak wiecie, dla mnie bardzo ważnym wyznacznikiem ostatnio informacji, którą wam przekazuję, jest waga, w związku z czym ten taki stary AGM, którego poświęciłem na eksperymenty, postawiłem na wadze. Widzę 23 180 g. I to jest nasza waga wyjściowa, bo na podstawie tej wagi będziemy wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego w tym akumulatorze. Ten akumulator przy parametrach 1255 Generuje z siebie 640 amperów prądu rozruchowego, co stanowi poziom naładowania 70% i poziom sprawności tego akumulatora 87%. Rezystancja wewnętrzna 4 miliony. Ten akumulator postanowiłem naładować ładowarką kulon. 14,7 V nastawiłem napięcie, czyli tak jak jest sugerowane w ciepłych warunkach dla akumulatorów typu AGM. Maksymalnie 12 amperów generuje ta ładowara, także ustawiam 12 amperów i daję temu akumulatorowi. 16 godzin czasu na takie naładowanie. Po tym naładowaniu parametry elektryczne nam rosną. Mamy napięcie 12,92 V. Prąd rozruchowy praktycznie taki sam, jaki był, tam 1 amper mniej 639 amperów. Poziom naładowania SOC wzrasta nam do 100% i poziom sprawności akumulatora spada nam do 79. Rezystancja zostaje bez zmiany 4,0 A Pamiętajcie, że to jest stary akumulator. I potrzebowałem ten akumulator rozładować, żeby sprawdzić jego parametry. Ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25A rozładowuje się przez 111 minut i można oszacować jego pojemność na podstawie prawa Pikerta. W wiadomości, jakim prądem rozładowujemy, ile upłynęło czasu, jaka jest temperatura. I jest taki specjalny wzór do przeliczania pojemności z RC z pojemności rezerwowej do pojemności wyrażonej w amperogodzinach C20. No i tak oszacuję, że to jest blisko 68 amperogodzin. Taki akumulator po rozładowaniu ma napięcie 11,63 V, 405A prądu rozruchowego, 0% naładowania, 50% sprawności. Rezystancja wewnętrzna, im bardziej rozładowany akumulator, tym bardziej rośnie, wynosi 6,3 mΩ, I ten akumulator podłączam ponownie do kulona i ponownie go ładuję dokładnie takimi samymi parametrami, jakimi zalecają producenci. Ten akumulator po tych kilku dniach ma następujące parametry. 12,67 V, jeżeli chodzi o napięcie. 621 Amperów, jeżeli chodzi o zdolność rozruchową. 84% to jest poziom naładowania. I rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze wynosi 4,1 mA. Ten akumulator stawiam na wadze i widzę, że ten akumulator waży 23 150 g. Czyli przez dwa ładowania takimi napięciami, jakimi zależy Ca producent ten akumulator utracił 28 gramów wody. Tak. To jest 28 podzielić na 6, daje nam to po 4,6 g na, na cele. Ta utrata jest bardzo niewielka. A teraz te mityczne 16 V, czy te mityczne 16 V jest w stanie zniszczyć, uszkodzić ten akumulator? Sprawdźmy na przykładzie dobrze znanego na polskim rynku prostownika opartego o transformator, który jest w stanie spokojnie generować więcej niż 16 V. Pod akumulator w takim stanie podłączyłem 15A transformatorowy prostownik. Tak wygląda krzywa ładowania. Kontrolowałem to ładowanie przez 24 godziny i ku mojemu zaskoczeniu w gnieździe sieciowym było więcej niż 220 V. Tam było 226-227. Przed prostownikiem nie stała więc żadna przeszkoda, aby móc wygenerować te 16V. Maksymalne napięcie, jakie zarejestrował alfabet w trakcie tego ładowania, to 14,36 V, zaś maksymalne natężenie 7. 1,6 Ampera. To jest maks, co w przeciągu tych 24 godzin zarejestrował Alpha Abad. Po takim jednym ładowaniu, takim prostownikiem, waga na tym akumulatorze wynosi 23 118 gramów, czyli ta utrata wody jest na poziomie 32 gram, To jest niewiele ponad 5 gramów na jedną celę. Aby mieć pewność co do tego prostownika, czy on faktycznie generuje, czy nie generuje, wiem, że generuje te 16 Voltów, bo w wielu innych testach dokładnie ten model spokojnie pokazuje te 16 V. Podłączyłem go pod starą centrę futurę CA770, którą w niedługim czasie zobaczycie na kanale mister Akumulator. I maksymalne napięcie, jakie tak zerknąłem tylko okiem, nie liczyłem i nie mierzyłem tego dokładnie, w, w, na przełomie 2 godzin wynosiło 15,7 V i 1,22 Ampera, czyli spokojnie więcej, jak te 14.3 czy tam 14.4 na okrągło licząc, był w stanie wygenerować ten prostawnik. Podłączyłem go pod, również pod takiego nowego AGM, typowo zasilającego pod 80, no i tam spokojnie przebiło te 15, było 15.4, 15.5. Nawet przy natężeniu typu 1,72 na wyświetlaczu tego prostownika. W związku z tym, że no nie zobaczyłem tych 16V, postanowiłem do zaobserwowania tych 16V wykorzystać na 720. Podłączyłem pod moje ulubione standardowe nastawy, czyli 16V, 15 A, 16 godzin czas ładowania. No i tam spokojnie było te 16V przez spory czas to natężenie prądu ładującego utrzymywało się w okolicach 5A i akumulator 24 godziny później ma następujące parametry elektryczne 12 92 setne V 616 Amperów, jeżeli chodzi o prąd rozruchowy, jaki generuje z siebie według normy EN 100% naładowania, 77% sprawności, 4,1 milioma rezystancja. No i najważniejsza rzecz, czyli waga 22 966 gramów. Czyli kulą, tak naprawdę te 16V pozbawił ten akumulator największej ilości wody, bo 152 gram. To nie ma być jakiś taki ultra techniczny odcinek, gdzie będziemy omawiać parametry akumulatora, bo to jest stary akumulator, który jest przeznaczony na testy, na, na taką zabawę z nim. Za chwileczkę będę dolewał elektrolitu, bo ten akumulator wystąpił już w sumie w dwóch odcinkach. Widzieliście, jak mniej więcej te parametry tego akumulatora odrobinkę urosły. Teraz w tym momencie utrzymują się praktycznie na, na tym samym poziomie. W zasadzie ostatnia rzecz, która mi została, to... Uzupełnić go elektrolitem. Już nie wodą destylowaną, tak jak zawsze radzę, ale eksperymentalnie wleję do niego elektrolit i zobaczę, jakie zmiany w parametrach elektrycznych, w parametrach pojemnościowych pojawią się w tym akumulatorze. A teraz odpowiedź na pytanie odcinka, czy można ładować akumulator AGM zwykłym prostownikiem, takim prostownikiem, który oparty jest o trafo i może spokojnie przekroczyć 16 V. I tutaj takie bardzo ważna rzecz, bardzo ważne stwierdzenie. Pamiętajcie, nie jest to porada, nie jest to instrukcja. Jest to takie bardzo osobiste, bardzo subiektywne moje zdanie. Po pierwsze, jeżeli macie nowy akumulator na gwarancji, nie polecam tego robić. Ładujcie sobie przede wszystkim ładowarkami takimi dedykowanymi do tego. Natomiast jeżeli chcecie stosować prostownik, możecie go zastosować, tylko musicie kontrolować napięcie. Z chwilą, kiedy to napięcie w takich warunkach pokojowych, można powiedzieć, czy tam takich garażowych, gdzieś jest w okolicach tych 15, może 20 stopni, i to napięcie osiągnie 14,7 czy też 14,9 V. Powinniście wtedy zakończyć ładowanie. Jeżeli ładujecie prostownikiem, dać temu akumulatorowi chwilę odpocząć i znowu podłączyć, ale musicie nadzorować napięcie. Jeżeli macie akumulator po okresie gwarancji, nie macie żadnej ładowarki i chcecie go podłączyć do ładowania, to tak. Ten akumulator, bo podłączałem również inne akumulatory, takie płaskie, szczelne, pozamykane. Żaden z tych akumulatorów mi nie wybuchł, nie spuchł mi, nic się nie wydarzyło niebezpiecznego z tymi akumulatorami. Mówię o takim zwykłym ładowaniu, które trwa od kilku do maksymalnie kilkunastu, tam dziesięciu, dwunastu, może szesnastu godzin. Te akumulatory uzbrojone są w specjalne zawory vrl które jeżeli rośnie ciśnienie w tym akumulatorze, to. Podnosi, podnosi się taki kominek, taka gumeczka i upuszcza nadmiar tego ciśnienia z akumulatora. W związku z czym, jeżeli akumulator nie jest uszkodzony, to poradzi sobie ze wzrostem ciśnienia wewnątrz akumulatora. Te zawory faurola są przede wszystkim po to, żeby chronić akumulator przed dostępem zewnętrznej, zewnętrznej atmosfery do wnętrza tego. Akumulatora, bo ten akumulator pracuje zarówno w podciśnieniu przy rozładowaniu, jak i w nadciśnieniu w trakcie ładowania. I taką rolę spełnia zawór VRL-a, który ma blokować dostęp do powietrza z zewnątrz, ale też upuszczać nadmiar gazów, które wydzielają się wewnątrz tego akumulatora. Pod kątem technicznym, mechanicznym na pewno nic się nie stanie, jeżeli akumulator jest sprawny. Oczywiście nie ręczę za to, bo może się okazać, że wasz prostownik poleci, zaszaleje grubo. Będzie to jakiś stary prostownik po dziadku, może jeszcze na Selenach, który był przystosowany do napięcia sieciowego 220 V, dostanie 240 i na stronie wtórnej no, poleci z 17-18 V i, i dokona jakichś dużych uszkodzeń, zniszczeń. Za to nie biorę żadnej odpowiedzialności, to jest wasza jakby decyzja. Natomiast, gdy Gdybym był w takiej sytuacji osobistej, że nie mam nic innego jak prostownik i potrzebowałbym naładować akumulator, zostawić go na noc, odłączyć go rano, no nie bałbym się podłączyć pod to urządzenie, które osobiście znam, bo jedyną negatywną konsekwencją, jaka będzie, to będzie to, że z tych mat ubędzie wody, wzrośnie. Zakwaszenie wnętrza tego akumulatora. Natomiast, nawet jeśli u będzie te 150 gramów, tak jak zobaczyliśmy tutaj z takiego na przykład jednorazowego ładowania, no to w rozdzieleniu na 6 cel nie będzie to aż tak powalająca wielkość. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli to będzie jednorazowe i inc incydentalne, nie wydarzy się nic. Także. Odpowiedź musicie sobie sami ułożyć do tego. Ja wiem, że no, u mnie nie wydarzyło się nic, nie wydarzyło się nic niebezpiecznego, natomiast konsekwencją jest ubytek wody. Także, jeżeli byście chcieli ładować akumulator AGM zwykłym prostownikiem transformatorowym, który jedzie z tymi 16 i nie żałuje akumulatora, to w bardzo szybkim czasie bylibyście w stanie osuszyć maty z wody. Zostanie tam kwas siarkowy, który w bardzo szybkim czasie zniszczy. Odbędzie się Destrukcja, zarówno Płyt akumulatora, masy czynne będą reagowały nie z elektrolitem, który jest odpowiednią mieszaniną wody i kwasu siarkowego, tylko będą reagowały praktycznie z samym kwasem. Też nastąpią pewne reakcje chemiczne w tych masach czynnych, które są wpastowane na płyty, które będą uszkadzały te masy i ten akumulator będzie w bardzo szybkim czasie tracił pojemność, będzie się niszczył. Osobiście nie polecam ładowania prostownikiem opartym o transformator akumulatorów typu AGM, jednak jeśli nie masz wyboru i prostownik jest nielimitowany, to pamiętaj, że wybór zawsze zostaje po Twojej stronie, bo akumulator kosztuje kilkaset złotych, a sytuacje są życiowe, ważne, gdzie pieniądze przestają mieć znaczenie. To na tyle. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina. Jeżeli odcinek się podobał, pamiętaj, aby zostawić lajka. Like Jeżeli tematyka moich eksperymentów, tego wszystkiego, co robię na kanale Mr. Akumulator jest Ci bliskie, jest ważne dla Ciebie, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. To z kolei jest bardzo ważne dla mnie. Pozdrawiam jeszcze raz i serdecznie zapraszam do Szczecina, do firmy Świat Akumulatorów. Trzymajcie się. Cześć.